Hej, witam was bardzo serdecznie tu z Brianem i zapraszam was na kolejny odcinek z gry The Evil Within pod postacią DLC. Są dwa DLC, które wyszły. One opierają się na tej postaci Julie Kidman. Mamy Assignment i ten drugi Consequence. Te dwa, bo to jest coś innego, to jest niewartego, ale te dwa. No i zobaczymy. Widzę, że wam się podoba. Jakoś tak, nie wiem, YouTube lubi u mnie najwyraźniej tego The Evil Within i mojego wkurzania się. Więc stwierdziłam, no okej, dobra, może skończę sobie te dwa DLC, a potem polecimy sobie z dwójeczką. Więc sprawdźmy o co chodzi. Panie drogi, co się dzieje? Jestem bardzo ciekawa, co to będzie miało z czymkolwiek wspólnego. Tak, mamy The Assignment. Nowa gra. No tak, nowa gra, bo nie grałam jeszcze w dodatek. No okej, niech będzie standardowy. Zobaczymy o co kaman w tym pierwszym DLC. Znaczy, no wiadomo o co chodzi. Kim będziemy grać i Jezu, co stanie na mojej drodze znowu. Będą jacyś bossowie wkurzający mnie jak w pierwotnej wersji? Czy nie? Jejku, ale będę zła. No, ale zobaczmy. I do? Wyszłaś za kogoś za mąż już tak szybko. Za potwora, jejku. Mamy panią Kidman i to, co się podziało z nią pewnie po tym właśnie wypadku, tą karetką. Ona gdzieś poszła w inną stronę, zawarła z pakt diabłem i szczęśliwa jest. Nie no, nie wiem no. Jak się wykrawawiła. To co my, jako ta Julia jako pierwsza wyszła z tej karetki? Tak, że się nie spotkali? Nie widzieli się, nie wiem co. Dobra, idziemy do przodu. Zobaczymy o co chodzi. Ile jest rozdziałów w rozdziałach? Ile jest rozdziałów w DLC? No nic tu nie ma, halo, czym będę się bronić? Pewnie dostanę jakąś pukawkę na później. No nie byłaś sama. No właśnie, gdzie są pozostali? To jest pytanie, że ona ich nie widziała, czy coś? Wrzuciło ich w ogóle gdzieś. Dziwne to było. No i mniej więcej idziemy tą samą drogą, co szedł Sebastian. Chyba. Więc wszyscy będą szczęśliwi, bo kontynuacja. I to się dzieje w trakcie gry głównej. Catch. O Jezu. Nie masz broni. O, no, jak nie ma? Buciki, najlepszą bronią na świecie. Szpileczki. Nie no, gdzie? I poszedł. Ile mi to zajmie? To jest ciekawe. Tak z 5 odcinków. Nie wiem zresztą, jak długa jest gra, jak ile mi to zajmie. A tu nie było wyboru opcji trudności poziomu. Chyba, no nie? Nie przypomina mi się. W głównej było wybór. To może pójdzie szybciej. Jak się kucało, tak.
Może pójdzie szybciej w takim razie, jeśli faktycznie. Nie ma. Jak nie ma odwrotu? No nie ma odwrotu. Idę do przodu, przed siebie. No jajku. Nie ma Giuseppa. Psychodela. Czekajcie coś, bo sobie będą mnie gonić. Znowu. Bo tak. I przywitamy z zamkniętymi rękami. Leslie, a co ty robisz? Leslie. Leslie Withers. I'm sorry. Kid, I need you focused. Na czym? Ja nie mogę się skupić, coś się dziwnego dzieje. Everything we do is a serious matter. I'm ready. I'm ready. I'd like to think. Powtarzaj. But conviction must be proven with action. As I was saying, your target is Leslie Withers. He's a patient at Beacon Mental Hospital. But he's something more. Simply put, we need him to run our STEM system. Without this asset, our research will mean nothing. I don't understand. We own Beacon. Why not just take him? Our relationship with his advisor, Marcelo Jimenez, has become rather strained. The boy is a leverage piece. Jimenez plans to activate a STEM prototype at Beacon without our permission. Obviously, that's unsuitable. Have no illusions. It will be dangerous. Come, take a walk. The nurses are waiting. Czekają pielęgniarki na mnie. O, kotek, miał, miał. Miał, miał z czerwonymi oczami, które ci zezrecie w całości. Jaki kiciuch. Jejku. Będziesz moją pancią, będziesz mnie głaskać, kochać, tulić, pieścić, karmić. Piekła. Kotkiem za... Jejku. Typ gry. Przetrwanie. Kotkiem będę zapisywać grę. Kotku! Wróć! Będę zapisywać często. Wow, kotek jest do zapisywania gry. Jejku. Tego jeszcze nigdy nie było w grach. Dzień dobry, co ja jestem, co ja robię? Jebs, nie mogę uderzyć ściany. Szkła, szyby, okna. Dzień dobry, jestem w placówce, nie wiem żadnej. Zgubiłam się. Na dzień dobry. Coś hodują. Mam zamazane twarze. Rodo. Rodo, rodo. A tam co tam jest? Umiesz biegać? Umiesz biegać. Authorized person only. Ha, nie mam. Nie mogę. Nie mam, nie mogę, nie interesuj się. Ale zgubiłam się. A. Mogę wyjść? Okej. Okay. Ciekawe. Chyba miałam wyjść. Fajny zapis z kotkiem jest! Jejku, nie spodziewałam się, będzie taki zapis. Przed czym? Ukryć? Przed kim? Rubik.
Ostatnio, żeby się śmiała ten, że mi Rubik piosenki zagra, ten, jak piszecie, ja dawno ten, był taki kiedyś, znaczy jest taki wykonawca, ale kiedyś był bardziej znany i jest taki jednej piosenki ten, i żebym się śmiała, bo potem jakiś czas później, żebym włączyła, wpisałam na YouTubie Rubik, to... Śmieszne. Tak moje poczucie humoru. Nie, nie jest ważne. A teraz skakuj, bo wyślemy cię do mózgu czyjegoś. Chyba. No tak, my wejdziemy tam do mózgu tego. Rubik. Loyalty is a sensitive subject for us. Trust is such a valued commodity in today's world. So once again I ask you, do you stand with Mobius? I do. Nie. I made my choice. O, capaj igłę. You must back up your words with actions. Jaka długa w ogóle, Jezus Maryja. Cała jej wyszła. I bum. O nie, podoba ci się moja czarna... Ma źle ręka. Moja mroczna strona. A to do mnie pytanie? Ja nie wiem, chyba nie. Jestem na drugim świecie. Pomrocznej strony światła. Pomrocznej. Zielony tuś kapie, nie fuj. Zostaniesz się zombiakiem. Czy Rubik też będzie mnie ścigał? O Jezu, co to było? Dzień dobry. Tak, potwory, tylko które się z tobą zaprzyjaźnią dogłębnie, bo cię rozszarpią na części. Nie no. Dobra, idziemy do przodu. No, ała, już się zwiesiłam. Dzień dobry. Coś poleciało w tamtą stronę, ale pewnie mam iść do przodu. Ale to jest zakratowane, więc tamtędy nie pójdę. Dzień dobry, będziesz mnie straszyć. Jest jakaś broń gdzieś, ja czuję się... Jednie, coś idzie. Czy ty też potrafisz schować się pod... Nie. Latarkę dostanę! No, jak kogoś trzepnę, to go oświeci. No ona ma latarkę, a ten miał kurde jakąś tą... taką lampeczkę. Skup promień? A co ja, my gramy w Alana Wake'a w wersji żeńskiej i o co chodzi? Dzięki, że mi gra klatkuje jak powalona. Alan Wake, zaraz będę kurde... roztegowywać ich ze światła. O tak. Jejku, jejku po prostu. Kto by to wymyślił, no? Halo?
Ja cię zostawię, ty tam ten, nie przeszkadzaj sobie. Ty też sobie nie przeszkadzaj. Czy to nie jest czasem... Nie, to nie wygląda jak ta fabryka. Fabryka śrubek i nakrętek. Dzień dobry, zostawię was. Jest zmęczeni. Ale ja nie wyjdę stąd. Co, ty otworzysz to poważnie? Aha, da się pociągnąć. Myślałem, że jakoś to automatycznie, jakoś mechanicznie, lub jakkolwiek to się... No tak, tu jest bardzo ci latarka potrzebna. Hej, jestem. Poświecę ci latarką. Ty dobrze jesz. Tamtędy. Bo wydaje mi się, że tędy. Już idę. To coś mnie z... Your body, everybody. Poważnie? Coś go zezarło. Tyle w skrócie bym wam powiedziała, ale... Everybody, mamy krewkę. Ciśniesz mi się tam? No wyjdź no, już go nie ma. Już zjadł co chciał i skończył. No, shit. Nie wiem kto. Ktoś brzydki, ktoś sobie będzie mnie gonił. Będzie bardzo szczęśliwy z tego faktu. No, jedynie dobrze zostawił mi otwarte drzwi. Ale drzwi za sobą nie potrafił zamknąć. Tam coś skoczyło pewnie. O jejku. Dziabaj mnie. States of the subjects are limiting our studies. Mobius wants us to move past. Morbius mnie goni, ten taki marvelowy, ten nie widziałam jeszcze, muszę obejrzeć. Would they see the world in the same way? Would a sane mind weather the psychically draining experience? I had that dream again. Który? Steam mi się śnił. Śniły mi się zajebiste 100% promocje na wszystkie gry, które mają. Skorzystaj z osłony. Ale jak? A na B? Na B! Krzyknij do wroga. I co, ja go z półobrotu wezmę? Hej, debilu, chodź tu do mnie, pełznij szybko, bo tylko dziś promocja. Ty możesz mi przejść tam. Hej, nie widziałeś kozy mej? Tak mi mama kiedyś mówiła. Gdzie on jest w ogóle? Idzie, kurde, leniwiec. No i gdzie jest? Nie ma, kurde, oszustwo. Ja się będę, kurde, czaić, jak tam nikt mi nie wyjdzie. Póki co, na razie, oczywiście. Staniesz? Nie, nie, on raczej nie stanie. A ona będzie miała tyś zapałki? Gdzie jest? Ja go nie widzę. Oto masz, kuźwa, come here! No i co ja z nim zrobię teraz? Poświecę cię latarką, kuźwa! No i po co? Po co? Po co ona ma zwabić wroga, jak ona nie ma żadnej broni? Po co? Już prędzej bym zakradła się po cichu i ten, niż, kurczę,
Brawo, tygro! Ja też I'm afraid. Że to nie ma sensu. Tak, tupaj, biegaj. Ale to jest głupie. No po co mam krzykać na krzykać na potwora? Z której strony ona przyjdzie? Już mnie widzi. Halo, la, 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 siala. O kurde, ty nawet biegać mi nie potrafisz. Zaraz mnie trzepnie. Ała, ała, czuję nóż na plecach. Nóż na ple... Ach. Seriously? Mech. Zyskiwanie zdrowia. Gdzie? W świetle? O, safe o głowy. Kombinacja. 7... 7, 5, 6, 1... Nie. Tak, 6. Potrzebuję tej kombinacji? O kurde. Aha, ale chyba tu gdzieś będzie, co? Nie, tu jest to schowanie się. Jeden, sześć, pięć, siedem, nie. Sześć, pięć, jeden, jeden. Skadłam! Za drugim razem. O Jezusie, fragment listu numer jeden. Dużo zrozumiałam. Dziękuję. Skadłam! Alleluja. Aha, muszę wózek przesunąć. Aha. Ale ze mnie mózg. I co, ja tak bez broni będę dalej? Ta, o wino, wino. Mam wino, dla mnie wino, dla was nie. O nie. Kłócnij mi, ku... Poważnie, czy to jest typ gry skradankowej? Ja mam się skradać. Co, ty wypiłaś to wino? Tutaj nie widziałem wino, kurde mać. No przesuń się. Odklej się mi od tej ściany, kobieto. Kobieto bez broni i z winem. Pewnie ja bym jako użyła jako broni butelkę. Ale ja bym użyła butelki. Pewnie mam rzucić w tą stronę, on poleci, ja pójdę w drugą. Oddaj to wino, halo! Patrzcie, no kobieta, no schowała sobie wino, nie wiem gdzie. Gdzie jest to wino? Oddaj to wino. Wyciągnij to wino, kurde. Kopa, wino, butelko. Czy ona nie chce wyciągnąć tego wina? Dziękuję. Chodź, tu wino dają. Raczej go przyzwie tam. Czemu nie mogę go zamknąć? Nie wiem, czy powinnam iść w tą stronę, ale zobaczymy. Macie wino? Macie wino? Nie macie wino, macie skry... Czy to jest poważnie stricte jakieś skradankowe? Nie działa. Aha, zwabiasz potwora.
Aż serducho będzie ci bić. O Jezus Maria, poważnie. O matko. Zaklikam cię, kurde. No i nie, no to jest głupota. Halo, ja nie liczyłam na grę skradankową, tylko na normalną grę. Bronią palną, białą, a nie. Nawet to nie ma aż tego. Jakie teraz tam było hasło? O kuźwa, zmieniło się. Dzięki 1, 5, 7. I po co mi to? I tak przecież nie potrzebuję tego. 2, 7, ale skopałam. 2, 7, 1. 7, 1. No to super. 5, 2, 1, 7. 5, 2, 7, 1. 5, 1, 2, 7. Czwórka, nie ten. No i co to miało być? 5, 5, 7. 5, 7, 1, 2. 2. A w nosie to mam. Kurde, żem się wkurzyła trochę. Kto to wymyślił? Czemu to są skradanki? No zła jestem trochę. Zachciało ci się. W dodatku. To masz. Będziesz ginąć po 1 000 000 razy. Czekaj, czy mam tędy iść, czy nie. Ale to jest złe. Ja się nie mogę bronić. Ja nie, no. Wyjdź i tak ci nic nie zrobi, Boże, to poszło sobie w pigułę daleko. Za każdym razem musicie ten... no, jak to się nazywa? Czy można tam teraz podlecieć i zamknąć, bo tam te guziki... Oho, ciekawe, że mnie widzi. Aha, chyba tak, chyba można. Nie miałaś się mi schować, tylko miałaś mi... Mogę jeszcze raz zadzwonić? Bo wiem, o co chodzi. Ją trzeba tam zamknąć. No kurde, czemu ona musi mi... Zamknęłam cię! A tu już bym się śmiała, jakbym nie zamknęła jej faktycznie. Nic nie ma, broni nie ma, nie ma. Możesz sobie stukać ile wlezie, ale... Nic ci to nie da. Tam coś leży. Mogę wejść? Aha, pewnie muszę ten dołem wejść. Jejku, ale to wkurzające jest. Może broń? O, Boże, broń leży w końcu. Dajcie mi ładną brońkę. Chcę się bronić, jestem kobietą, mam do tego prawo. Chyba. Karta klucz do biura, dzięki.
Chciałam, że broń. Gdzie ja się schowię? Przepraszam bardzo, on do mnie stuka już. No poważnie się... Co to kuźwa jest?! Mamo! Ta gra mnie naprawdę nienawidzi. Dzień dobry, tęskniłaś? Bardzo. Kurde. A może da się schować ten? Da się tu schować? Ma to sens? No, wydaje mi się, że raczej nie mogę się z nimi ten... On mnie zaraz tamtąd wyciągnie. Ale ty kurde piękny. Nie otwieraj. Pani pielęgniarka też przyszła. O, go zezarła go. O Jezu. Idź, tu nic nie ma dla ciebie. Ja nie jestem Leslie, odwal się ode mnie. Ja nie wyglądam jak Leslie. Idź sobie szukaj Leslie'ego. Mamo. Ale go to już wiemy, co tam zezarło gościa w pół. Ale to był żart. O chodzi, mamo, ta gra mnie nie lubi. Nie mogę zapisać, bo nie mam kota. Przepraszam, jak ktoś uważa, że krzyczę. O, tamto. Tamto chodzi, nie. Szybko. Zaraz mnie zezrę. Nie zezarło. Jejku. Może w tamtą stronę coś jest. Wow, no to świetnie się zaczyna dodatek. Czyli tak jak nie lubię. Stresowo. Już mnie stresują na dzień dobry, wiecie. Ale mam punkt kontrolny, więc mogę sobie ten... tutaj zatrzymać się. Mam nadzieję, że mi tu zapisała gra, bo nie mam kotka nigdzie dookoła, nie słyszę. Nie, no dajże mi się pożegnać z ludźmi. Kurde, ja ci Leslie'ego dam, ty... Kurczę, no dobra, wiecie co, tak jak mówię, skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku, zaś będę uciekać przed czymś. Kobieta ucieka przed kobietą dziwną. Tak by na to wyglądało. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, byłoby bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się jutro w kolejnym odcinku z gry The Evil Within z tego dodatku Assignment. No nic, dzięki, cześć.